Thank you.
Witam serdecznie wszystkich zebranych, zgromadzonych, aby słuchać Bożego Słowa. Jak zawsze najcenniejszą rzeczą, którą w czasie naszych zgromadzeń mamy, jest to, że możemy wsłuchiwać się, co Bóg do nas mówi. W czasach takich, jakich żyjemy, czasy nigdy nie były do końca pewne, zawsze miały swoje zawirowania, czy to społeczne, czy to polityczne, czy to jakiekolwiek inne, ale tym, co pozostaje takie niezmienne, tym, co zawsze trwa i nie zmienia się, jest Słowo Boże. I my dzisiaj również chcemy się rozkoszować Bożym Słowem. Chcemy karmić się Słowem Bożym, które jest uniwersalne, dobre na każdy czas, na czas spokojny i na czas niespokojny. Dobre wtedy, kiedy bezproblemowo możemy sobie funkcjonować i rozwijać się i spełniać swoje marzenia, ale też dobre i zawsze przydatne wtedy, kiedy przechodzimy przez trudności, kiedy spotykamy się z sytuacją, kiedy jest wiele zdań, wiele opinii, wiele poglądów skrajnych, przeciwnych sobie. Zawsze możemy znaleźć ukojenie w Bożym Słowie, kiedy tam patrzymy, kiedy je rozważamy, kiedy nasłuchujemy, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Pan Bóg wtedy przychodzi i do nas przemawia. Prawdopodobnie większość z Was nie pamięta, czym ostatnio w sposób cykliczny się dzieliłem, więc od razu nie będę zadawał trudnych pytań, czy pamiętacie. Po prostu przypomnę, że był to list do Filipian. Przez wiele, wiele niedziel, w pewnych odstępach czasu mogliśmy wspólnie, czy miałem ten przywilej, wspólnie z Wami dzielić się Bożym Słowem. I dzisiaj jest przed nami czwarty rozdział, właściwie część czwartego rozdziału. Wersety od 1 do 9 będą przedmiotem naszego rozważania. I przeczytajmy może najpierw tych 9 wersetów. List do Filipian, 4 rozdział, od 1 do 9. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię, upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne chwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, i co słyszeliście, i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Apostoł Paweł rozpoczyna, no może nie dosłownie Paweł rozpoczyna 4 rozdział listu do Filipian, to w naszym zapisie, naszego tekstu jest taki podział. I po pewnych tematach, które apostoł Paweł przedstawił Filipianom, zmierza powoli ku zakończeniu swojego listu i rozpoczyna tą część od takiego słowa przeto. To jest takie krótkie słowo, może rzadko też używane często przez nas dzisiaj, może takie staje się troszeczkę też archaiczne, ale ono ma swoją wymowę, ponieważ apostoł Paweł, mówiąc przeto, zmierza do pewnego podsumowania i on mówi, używając tego słowa przeto, można powiedzieć, że on mówi w związku z tym, z tego powodu, co przedtem, do tej pory wam powiedziałem, są pewne rzeczy, o które musicie w szczególny sposób zadbać i w szczególny sposób się trzymać. Mówiąc przeto, bracia moi umiłowani, i kontynuując dalej swoje nauczanie i napominanie ku zbudowaniu, nawiązuje do rzeczy poruszonych wcześniej, do wcześniejszych tematów, a to wcześniejsze nauczanie, poczynając od początku listu do Filipian aż do 4 rozdziału, było o tym, między innymi, że
że służyć Chrystusowi można i trzeba, czy to na wolności, czy w więzieniu, z powodu głoszenia Ewangelii. Nauczał o tym, że wspaniale jest wiedzieć, że Ewangelia jest głoszona, nawet jeśli motywy nie są całkiem właściwe. Nauczał o tym, że umrzeć i być z Chrystusem to daleko lepiej. Nauczał o tym, że naszym wzorem usposobienia względem siebie nawzajem jest Jezus Chrystus, który uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Apostoł Paweł nauczał Filipian o tym, że należy żyć życiem godnym Ewangelii, a usługiwanie braciom cierpiącym dla Ewangelii to rzecz słuszna i miła Bogu. Nauczał o tym, że Chrystus jest największą i jedyną wartością, dla której warto zaniedbać i porzucić wszelkie ludzkie przywileje i wszelkie ludzkie adoracje. O tym również nauczał, że choć niektórzy odeszli do świeckiego sposobu życia, odeszli do świata, to nasza ojczyzna jest w niebie, skąd przyjdzie Chrystus po swój Kościół. To jest jedna z ostatnich myśli, która pojawia się przed czwartym rozdziałem, a dzisiaj właśnie wchodzimy do czwartego rozdziału, aby dowiedzieć się, co takiego chciał apostoł Paweł powiedzieć po tym słowie przeto. Zwraca się on do chrześcijan w Filipii w taki bardzo szczególny sposób w ogóle, bo on mówi: przeto, bracia moi umiłowani. Wiecie, ten zwrot jest krótki, taki trzywyrazowy, ale on mieści w sobie coś, zawiera w sobie coś bardzo ważnego. Ponieważ kiedy on mówi do nich bracia, to mówi o tym, że zarówno apostoł Paweł, jak i Filipianie zrodzeni są z tego samego niebiańskiego Ojca. A więc duchowo mają tego samego Ojca, Boga Ojca, który mieszka w niebiosach. Kiedy mówi bracia moi, to oznacza to, że on jest, że Filipianie są bliscy dla niego, a też apostoł Paweł darzy ich szczególnym uczuciem. Takim duchowym uczuciem, że jest między nimi taka szczególna duchowa relacja. Kiedy apostoł Paweł mówi bracia moi umiłowani, to Paweł, który jest zrodzony z Boga, miłuje ich. I właśnie też to określenie umiłowani wskazuje na to, że właśnie apostoł Paweł jest zrodzony z Boga, dlatego miłuje Filipian, chociaż nie wszystko tam u nich było doskonałe. My wiemy z Bożego Słowa, że ci, którzy narodzili się z Boga prawdziwie, to są ci, którzy miłują braci, miłują wszystkich innych chrześcijan, niezależnie od tego, jak bardzo są oni dojrzali bądź niedojrzali, miłują i dlatego, że są ich współbraćmi, że są dziećmi bożymi, że są należą do tego samego niebiańskiego Ojca. I pierwszy list Jana nam o tym mówi, rozdział 2, werset 10, czytamy: kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. A trzeci rozdział pierwszego listu Jana, 14 werset, mówi: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci, kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Kiedyś, kiedy rozważaliśmy pierwszy list Jana i tych sześć punktów przedstawiających cechy człowieka prawdziwie narodzonego na nowo, narodzonego z Boga, mówiliśmy właśnie o tym, że jedną z tych cech jest miłość do wszystkich chrześcijan, miłość, która wypływa ze wspólnej przynależności do niebiańskiego Ojca. Tak więc apostoł Paweł mówi do Filipian w sposób szczególny. Mówi do nich: bracia moi umiłowani. Dalej, pisząc do tych jego umiłowanych braci, braci w Chrystusie, pisze, że są oni pożądani. A więc to znaczy, że oni są Pawłowi potrzebni, że chciałby być z nimi albo chciałby, żeby oni byli przy nim. Pragnie mieć z nimi społeczność. On nie uważa, że oni są w jakiś sposób niepotrzebni, że może się, że nie jest dla niego ważne, czy oni są, czy nie są. Nie, on radował się z tego, że oni są i on mówi, że jesteście pożądani. To wypływało z jego miłości do nich.
Ale też pisze, że oni są radością, tak? Mówi, bracia umiłowani, pożądani radości i korono moja, mówi, radości, czyli sama myśl o Filipianach, o tych braciach w Chrystusie, i myśl o ich wierze, o wytrwałości, rozweselało serce Pawła, kiedy przebywał w więziennej celi. Sama myśl o Filipianach dodawała jemu otuchy, że oto są bracia Filipianie, którzy wiernie służą Chrystusowi, pomimo tego, że apostoł Paweł nie jest wśród nich. Oni, niezależnie od tego, czy Paweł jest z nimi, czy nie, oni służą Chrystusowi i do Pawła docierały radosne wieści o Filipianach. Dalej mówi apostoł Paweł, że oni są jego koroną. A więc Filipianie byli owocem pracy apostoła Pawła i to będzie miało znaczenie przy nagrodzie, jaką Paweł otrzyma od Chrystusa w przyszłości. Apostoł Paweł doskonale wiedział i Słowo Boże mówi, że Pan, kiedy przyjdzie ten moment, gdy zostaniemy zabrani z ziemi, będzie Pan Jezus osądzi życie wszystkich Jego uczniów, wszystkich tych, którzy są Jego własnością, tam otrzymamy nagrody. Za to, w jaki sposób służyliśmy Chrystusowi, w jaki sposób się Go trzymaliśmy i jak wędrowaliśmy tą chrześcijańską ścieżką, na której nas Pan Bóg postawił. Kiedy wymienia te wspaniałe rzeczy, które z pewnością musiały być dla Filipian też wielką zachętą. Wiecie, gdyby ktoś tak napisał do nas, tutaj do zboru w Grodzisku, moglibyśmy tego słuchać, być może bylibyśmy aż zakłopotani tak wspaniałymi rzeczami, przymiotami, które tutaj apostoł Paweł wymienia. Byłoby radosną rzeczą usłyszeć od innych wierzących, że oto tutaj my, zgromadzeni na przykład w Grodzisku, w jakikolwiek sposób jesteśmy na dzień dzisiejszy zgromadzeni, że oto dla kogoś jesteśmy umiłowanymi braćmi, jesteśmy pożądani, jesteśmy radości i radością i koroną. I to jest wspaniałe. To było bardzo pocieszające dla Filipian, z pewnością i zachęcające. Tak jak też wieści, które docierały od Filipian do Pawła, były zachęcające dla Pawła. A więc potrzebowali oni siebie nawzajem, tak jak i my potrzebujemy siebie nawzajem, niezależnie od tego, czy słyszymy swój wzajemnie głos, jak to w obecnym czasie często się odbywa, czy też mamy przywilej gdzieś się spotkać i chwilę porozmawiać, jest to zawsze dla nas radosne. Apostoł Paweł też zachęca, czy też upomina ich, tutaj wręcz mówi do nich, trwajcie w Panu umiłowani. Jest to coś, najbardziej uniwersalna myśl i zachęta, jaką można przekazać wierzącym braciom i siostrom w jakimś takim skondensowany sposób, w jakiś taki bardzo krótki sposób. Apostoł Paweł był, zachęca ich i nawołuje, i czyni to z głębi swojego zatroskanego serca, ponieważ zależy na tym, żeby Filipianie, te dzieci Boże w Filipii, żeby nie tylko w tym momencie były takimi umiłowanymi braćmi i radością i koroną i pożądani, ale żeby byli cały czas. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy oni będą trwać w Panu. Tak jak on mówi, trwajcie w Panu, zachęca, nawołuje ich z głębi swojego serca. Czy może być lepsza zachęta od tej wypowiedzianej, zapisanej tutaj? Czy może być większa zachęta dla siebie nawzajem, dla nas, jeśli będziemy mówić, trwajmy w Panu, bo takie trwanie i ta nadzieja ma swoją zapłatę i ma swoją nagrodę. Po raz drugi, na zakończenie pierwszego wersetu mówi umiłowani. Apostoł Paweł najwyraźniej naprawdę kochał Filipian, a z wielu listów też możemy poznać, że apostoł Paweł naprawdę kochał ludzi. I z pewnością ta miłość do ludzi, miłość do Chrystusa była największa, ta pierwsza. Ale miłość do ludzi, do wierzących ludzi, z pewnością była jednym z sekretów jego owocnej i skutecznej pracy dla Pana. Bez prawdziwej miłości ludzi nie udźwigniesz ciężaru służby. Apostoł Paweł spotykał się z różnymi wierzącymi, z tymi, którzy przynosili, dawali mu zachętę przez swoją postawę, z tymi, nad którymi musiał być zasmucony, których musiał napominać, przypominać, zachęcać, pouczać, karcić, ale on ich wszystkich kochał.
Jeśli chcesz służyć Bogu, jeśli chcesz jakąkolwiek służbę pełnić w Kościele Jezusa Chrystusa, czy to w zborze, czy niekoniecznie w zborze, ale w ogóle służbę Ewangelii, musisz nie tylko miłować Boga, ale również miłować ludzi. W przeciwnym razie zniechęcisz się, ponieważ służba ludziom, nauczanie, przewodzenie ludziom ma wiele trosk, wiele zmartwień, ma oczywiście też wielką zapłatę. Dalej czytamy, że właśnie ten zbór w Filipii no, nie był takim znowu idealnym zborem we wszystkim. Musiał apostoł Paweł też pewne kwestie rozwiązywać i tu w drugim wersecie mamy przedstawiony problem związany ze współpracą. Współpraca dla Ewangelii jest wspaniałą rzeczą. Współpracować jest dobrze. Bóg nas stworzył w Chrystusie jako swoje dzieci, jako swój Kościół do współpracy. Apostoł Paweł, który jest widziany i tak było tym kaznodzieją, tym ewangelistą, który jest postrzegany jako ten idący poprzez świat, najpierw pomiędzy Żydami, potem do pogan, miał całą ekipę współpracowników. Szczególnie kiedy znajdował w więzieniu, pisząc list do Filipian, więc również potrzebował tych, którzy byli przy nim. Praca i służba w Kościele jest pracą na zasadzie współpracy. I on musiał tutaj dwie siostry w Chrystusie upomnieć. Upominam Ewodię, upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. O Ewangelii, ale mimo to były między nimi rozdźwięki. O, skąd my to znamy? To takie życiowe. To się przecież dzieje. Wszyscy chcemy jak najlepiej, wszyscy chcemy, pragniemy jak najlepiej służyć radą i wiemy, że czasami nasza myśl, nasz pomysł, nasze spojrzenie nie zawsze spotyka się z bezkrytyczną aprobatą ze strony innych wierzących. Apostoł Paweł mówi do Ewodii i Syntyche, aby były jednomyślne w Panu. On mówi im to, że to się nie stanie samo, że one staną się jednomyślne, one po prostu muszą podjąć pewien trud. Tak, no w służbie dla Jezusa właśnie istnieją różnice, pewne poglądów, różne spojrzenia na metody działania, napięcia związane z kwestią też przywództwa czy poddania się jakiemuś autorytetowi, trudności w podejmowaniu ostatecznych decyzji. Nawet jeśli służbę wykonuje tak mały team jak dwuosobowa grupa, dwuosobowa drużyna, prawda, to i tak w przypadku Ewodii i Syntychy po prostu był pewien problem. Nie umiały w pewnych kwestiach się dogadać, może się spierały, może publicznie czasami nawet się kłóciły o pewne rzeczy. To nie jest dobre. Przede wszystkim, jeśli miały różnice zdań, powinny to w cichości przed Panem gdzieś załatwiać, nawet tak, żeby to nie widzieli inni, ponieważ zadawało to też wiele jakiegoś niepokoju i widać było, że no, taka jakaś niezgoda jest między nimi i to psuło ich służbę Ewangelii. Te dwie siostry w Panu, które wspólnie z Klemensem walczyły dla Ewangelii, właśnie potrzebowały znaleźć jednomyślność, jak tutaj apostoł Paweł mówi, w Panu. A więc Pan Jezus miał być tą nadrzędną myślą, która miała spowodować u nich wypracowanie zgody między sobą. Z pewnością nie było to ta służba w Ewangelii, którą one razem z Klemensem prowadziły, jakimś takim publicznym nauczaniem słowa, to jest zadanie dla braci, od czego bracia nie powinni się uchylać. Jest wiele innych służb i posług, które mogły wykonać i wykonywały w tej walce Ewangelii. My wiemy, że apostoł Paweł mógł głosić Słowo Boże, dlatego że przyszli pewni ludzie, którzy zajęli się pracą zarobkową, aby apostoł Paweł mógł zająć się już zupełnie służbą Ewangelii. I to dla tych pracujących, aby zarobić na utrzymanie, było też walką związaną z Ewangelią. Nie wiemy dokładnie, jakiego rodzaju służbę pełniła Ewodia i Syntycha. Wiemy jednak, że był jakiś po prostu zgrzyt między nimi.
Coś tym siostrom przeszkadzało w całkowicie owocnej służbie i to był brak jednomyślności. Być może właśnie brakowało im takiego elementu, że jedna z nich powinna uznać przywództwo drugiej osoby, albo też brakowało po prostu zwykłego jakiegoś porozumienia, czy takiego zdolności do rezygnacji z własnego pomysłu czy poglądu na jakąś rzecz, aby uczynić zgodę w jakiejś sprawie i po prostu zrezygnować z własnego ja. Wiemy, że jednomyślność może być złamana nawet przez drobiazgi organizacyjne. Każdy chce jak najlepiej, każdy chce, aby inni uznali, że moje zdanie i myślenie jest lepsze. Wodia i Syntycha miały być jednomyślne w Panu. I w tymże samym liście do Filipian mamy pewien doskonały wzór do naśladowania, który jest przedstawiony w drugim rozdziale naszego listu, w wersecie od 3 do 8. To jest ten wzorzec dla każdego chrześcijanina, dla każdego, kto pracuje, kto służy w jakikolwiek sposób. I tutaj czytamy tak. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do tej śmierci krzyżowej. Właśnie być może takiego myślenia i takiego spojrzenia brakowało Ewodii i Syntysze, jeśli tak można odmienić to imię, żeby mogły z taką pokorą spojrzeć na swoją służbę, którą wykonują, aby mogły na wzór Pana Jezusa wyrzec się samego siebie, wyrzec się swojego genialnego pomysłu, swojego genialnego rozwiązania danej sytuacji, po prostu najnormalniej w świecie ustąpić. Oczywiście, gdyby w grę wchodził grzech, nie można ustąpić, ale kwestie organizacyjne, czy kwestie jakiegoś pomysłu, czy rozwiązania jakiejś sytuacji, niekoniecznie musi zawsze nawet moje najlepsze myślenie okazać się najważniejsze, takie wiecie, przewalczone, przepchnięte. Musi być tak jak ja sobie pomyślałem, bo przeanalizowałem wszystko, to jest najlepsze. Czegoś potrzebowały te siostry, jakiegoś takiego spojrzenia z innej perspektywy na swoje role, które oni wypełniały. I Paweł zwraca się tutaj w 3 wersecie naszego rozdziału do wiernego towarzysza. Być może był to Epafrodyt, który przyszedł do Pawła do więzienia z darem od Filipian i po to, żeby tam w więzieniu usługiwać Pawłowi. Jakie by było zadanie tego wiernego towarzysza? Czy to był Epafrodyt, czy nie, jest to drugorzędne zupełnie. Ale jakie było zadanie tego wiernego towarzysza? Tak się zastanawiam, rozmyślałem nad tym. Czy miał on wkroczyć i po prostu wprowadzić zarząd komisaryczny, powiedzieć: siostry, wy się nie umiecie dogadać, teraz ja przejmuję dowodzenie. Nie liczyć się po prostu z tym, co oni myślą, z ich poglądami, z ich pragnieniami, z ich dążeniami, które miały w swoim sercu. Czy miałby postąpić tak? A może jest jednak inna droga, o wiele lepsza, o wiele bardziej duchowa, bardziej błogosławiona. Czy powinien może tak, pójść inną jednak drogą? Ewodia i Syntycha miały być jednomyślne w Panu, a więc potrzebne było takiego coś od Pana, czy związane z Panem, co spowodowałoby zmianę ich sposobu myślenia, zmianę sposobu serca, nastawienia do siebie nawzajem. Jak wierny towarzysz miał spowodować jednomyślność w Panu u Ewodii i Syntychy? Z pewnością miał wskazać właściwe motywacje do jedności i istotę tej jedności. I znowu mógł wybrać dwie możliwości, dwie drogi. Zróbcie tak, a tak, bo ja uważam, że tak jest najlepiej. Ja wam tak mówię, że tak ma być,
bo przeanalizowałem, że to jest najbardziej słuszne. Ale miał drugi wybór. Ja myślę, że on raczej wybrałby ten drugi wybór. Tą drugą drogę, tą drugą możliwość. Mógł użyć Bożego Słowa jako źródła motywacji i drogowskazu dla właściwej drogi. Szkoda, że ten wierny towarzysz nie miał już spisanego całego listu do Filipian, ale być może właściwie w tym momencie już go miał, ponieważ ten list dotarł do Filipian, a więc być może mógł zacytować właśnie to, co przed chwilą cytowaliśmy. Być może wskazał na postać Jezusa Chrystusa, który chociaż był w postaci Bożej, uniżył się samego siebie aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Myślę, że właściwa droga to jest taka, kiedy ktoś trzeci ma pomóc dwóm osobom, które mają problem z komunikacją, problem z porozumieniem, że przychodzi nie ze swoją taką twardą postawą, ale przychodzi ze Słowem Bożym i mówi: siostro Ewodio, siostro Syntycho, jakakolwiek inna siostro czy bracie, popatrzcie, niedobrze jest, że się spieracie. Zobaczcie, nasz Pan, żeby nas zbawić, wyparł się samego siebie, zrezygnował ze swojej chwały, zrezygnował ze swojej wielkości, po to, żeby stać się człowiekiem, sługą, i to aż takim sługą, że idzie aż na śmierć, na haniebną śmierć na krzyżu. Zobaczcie, jeśli nasz Pan potrafił się wyrzec, chciejcie na wzór naszego Pana również uniżać się i umierać w tym swoim własnym ja, aby uważać innych za wyższych od siebie. Mam nadzieję, że właśnie ten wierny towarzysz tak postąpił, że wskazał im na potrzebę uniżoności, że wskazał na Chrystusa, który jest wzorem tego uniżenia i cichości, jemu złorzeczono, on nie odpowiadał złorzeczeniem. Kiedy Judasz przychodzi zdradzić Jezusa, całuje go, Pan Jezus mówi do niego: przyjacielu, ty pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. Kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu, urągają mu ludzie, mówią: jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Był Synem Bożym, mógł stąpić z krzyża, ale tego nie czyni, ponieważ uniżył samego siebie aż do śmierci. A więc, kiedy mamy komuś pomóc, to pomagajmy w Panu. Pomagajmy poprzez Słowo Boże, nie poprzez to, że siebie zrobię autorytetem i powiem: macie zrobić tak jak ja, skoro się nie umiecie dogadać. Ale niech Słowo Boże będzie tym, co przyprowadzi do przekonania tych i zmiany postawy tych, którzy mają właśnie z tym jakiś problem. Myślę, że wierzę głęboko, że to jest najlepsza i jedyna droga, jaką powinniśmy pójść w takiej sytuacji, jeśli byśmy na taką sytuację natknęli się w naszym chrześcijańskim życiu czy w naszej służbie. Od czwartego wersetu apostoł Paweł zwraca się teraz, mówi właściwie do całego zboru. Pierwszy werset w czwartym rozdziale był skierowany do całego zboru, potem porusza tutaj kwestię jednomyślności Ewodii i Syntych w służbie, zachęca wiernego towarzysza, aby ten zajął się nimi, aby im dopomógł w zmianie ich sposobu myślenia i nastawienia ich serca, aby mogły pójść dalej właściwą drogą. I dalej zwraca się apostoł Paweł z natchnienia Bożego Ducha, zwraca się do zboru i mówi im o takich pięciu filarach. I chcę dzisiaj powiedzieć o takich pięciu filarach, czy pięciu słupach, na których oni mają budować, takich zasadniczych pewnych słupach, na których mają budować swoją relację z Bogiem i kierować się w swoim chrześcijańskim życiu. I mam tutaj takich pięć punktów, nazwałem to pięć słupów, dlatego będę używał skrótu S1, S2, S3, S4 i 5, czyli słup pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To takie moje rozróżnienie, żebyśmy mogli jakby sobie wypunktować i może ułatwi to też zapamiętanie takich pięciu istotnych rzeczy, które powinny funkcjonować. Wtedy apostoł Paweł mówi wśród Filipian, ale powinny funkcjonować również w nas. Tak więc
Pierwsze S, czyli ten pierwszy słup, który apostoł Paweł stawia, pisząc do Filipian, a dzisiaj Duch Święty mówiąc do nas, mówi: radujcie się w Panu zawsze. I w pierwszym do Tesaloniczan jest bardzo podobna myśl, 5 rozdział, 16 wiersz, czytamy: zawsze się radujcie. Tam w ogóle jest to bardzo krótko i zapisane. Tutaj mamy jakby więcej, ponieważ jest napisane: radujcie się w Panu zawsze. Myślę, że wyczuwamy wszyscy, że tu też w tym krótkim zwrocie są bardzo ważne rzeczy. Jest mowa o radości, jest polecenie radości, ale też jest wspomniane źródło radości. I jest też powiedziane, że mamy radować się w Panu zawsze. Może ktoś zadać pytanie, czy też można zadać pytanie, a czy jest możliwe zawsze się radować? Oczywiście można robić uśmiech, zrobić można uśmiech. Aktorzy świetnie to robią, ale my też często jesteśmy dobrymi aktorami i umiemy w odpowiedniej chwili zrobić odpowiednią minę, ale to nie chodzi o zewnętrzny uśmiech. Tutaj czytamy o czymś głębiej niż zewnętrzny uśmiech. Można tak ustawić twarz, by sprawiać wrażenie ucieszonego. Ale tutaj jest coś więcej niż zewnętrzny wyraz, którym możemy po prostu wyćwiczyć i w odpowiednich sytuacjach, w odpowiednich momentach po prostu tak czy inaczej się zachować zewnętrznie. Kiedy tutaj czytamy: radujcie się w Panu zawsze, czytamy o pewnym stanie serca, który jest możliwy tylko w społeczności z Panem. Radować się to coś nieporównywalnie głębszego niż to, co jesteśmy w stanie wyprodukować na swojej twarzy. Tajemnica radości, o której pisze apostoł Paweł, czy tajemnicą radości, jest Pan, Pan Jezus Chrystus. Dlatego jest powiedziane: radujcie się w Panu. Warto przypomnieć, że radość jest owocem Ducha Świętego. I znowu, kiedy tam jest mówione, że owocem Ducha Świętego jest radość, to nie chodzi o to, że to jest, że na zewnątrz widać to, że ja się uśmiecham, że się bawię, że czuję się taki na luzie, że to jest właśnie ta radość. Słowo Boże mówi, że mamy radować się zawsze i w każdej sytuacji. I nie chodzi tu o radość zewnętrzną, tylko radość, która jest związana z osobą Pana Jezusa, radość, która wynika ze społeczności z Chrystusem. Pewien brat w Chrystusie, nauczyciel Bożego Słowa, nazwisku Jowet, dzieli się swoim doświadczeniem na temat chrześcijańskiej radości i tu chciałbym zacytować. Chrześcijańska radość jest niezależna od nastroju, od bezpośrednich okoliczności. Gdyby była zależna od naszego otoczenia, wtedy naprawdę byłaby tak niepewna, jak niechroniona niczym świeca płonąca w jednej chwili świeca płonie jasno i równo, a w następnej płomień ledwie trzyma się krawędzi knota i daje niewiele albo prawie w ogóle nie daje światła. Ale chrześcijańska radość nie ma związku z krótkotrwałym położeniem w życiu, dlatego że nie jest ofiarą przemijającego dnia. W jednej chwili warunki układają się jak słoneczny dzień w czerwcu, chwilę później układają się w pochmurny dzień jak w listopadzie. Jednego dnia jestem na weselu, następnego dnia stoję nad otwartym grobem, jednego dnia w mojej służbie zdobywam 10 nawróconych dla Pana, a potem przez długi czas nie zdobywam ani jednego. Tak, dni są zmienne jak pogoda, jednak chrześcijańska radość może trwać. Gdzie tkwi sekret jej chwalebnej trwałości? Sekret jest tutaj. Słuchaj, ja jestem z Tobą przez wszystkie dni. W tych zmiennych dniach On się nie zmienia ani nie męczy. On nie jest towarzyszem na dobrą pogodę, opuszczającym mnie, gdy lata stają się coraz ciemniejsze i chłodniejsze. Nie wybiera moich dni radości z powodzenia, aby nie było go można znaleźć w dniach zubożenia i klęski. Nie pokazuje się tylko wtedy, gdy noszę
palmę zwycięstwa i nie chowa się, gdy noszę koronę cierniową. On jest ze mną przez wszystkie dni. Dni pomyślne i dni niepomyślne. Dni, w których bije dzwon pogrzebowy i dni, w których rozbrzmiewa dzwoń weselny. On jest ze mną przez wszystkie dni. Dzień życia, dzień śmierci i dzień sądu. Chrześcijańska radość jest ściśle powiązana z osobą Pana naszego Jezusa Chrystusa. W społeczności z Nim tkwi to, że możemy radować się niezależnie od sytuacji życiowej. Jest to niepojęte dla człowieka zmysłowego, jest to niepojęte dla naszego ciała. Nasz rozum nawet czasami nie pojmuje, dlaczego pomimo pewnych trosk i zmartwień głęboko w sercu możemy się radować. Ja myślę, że wystarczy wspomnieć sobie dzieła Boże, wspomnieć Bożą miłość, Bożą łaskę, wspomnieć Boże odkupienie, które dokonało się na krzyżu Golgoty, a wtedy nasze serca przepełnia radość. Ponieważ tak naprawdę możemy pomyśleć wtedy o wspaniałej przyszłości, w której wszystko to doczesne przeminie i staniemy się po tamtej stronie podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy mogli bez znużenia już Go chwalić i uwielbiać. Dalej apostoł Paweł stawia następny słup. Jest to ten drugi słup, S2. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. W innych, w niektórych tłumaczeniach są użyte inne słowa. Skromność tutaj w Biblii Warszawskiej. Skromność chyba również jest w tej nowej Biblii Gdańskiej i w starej Biblii Gdańskiej również jest skromność. Jest też, w inne tłumaczenia mówią, ustępliwość, miły rozsądek, gotowość do zrezygnowania ze swojego sposobu postępowania. Te inne określenia i słowo skromność wskazują na to, że nie myślimy o sobie, czy też w sposób więcej niż należy o sobie myśleć. Nie pokazujemy w swoim życiu więcej jakby pozytywnej treści, niż tak naprawdę jej w swoim życiu mamy. Apostoł Paweł mówił o tym, żebyśmy nie myśleli o sobie zbyt wysoko, ale stosownie do wiary. Tak więc, czy użyjemy skromność, ustępliwość, miły rozsądek, gotowość do zrezygnowania ze swojego sposobu postępowania, to wszystko pokazuje na pewien taki powściągliwy sposób myślenia o samych sobie. Przeciwieństwem skromności jest pycha życia, myślenie o sobie więcej niż to zgodne z rzeczywistością, uważanie innych za niższych od siebie. Skromność nasza ma być sławna. Tutaj czytamy, że skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Czyli mówiąc krótko, mamy być jako chrześcijanie, jako uczniowie Pana Jezusa, jako dzieci Boże, mamy być sławni ze skromności. To z pewnością jest możliwe, gdy wszędzie i wobec wszystkich będziemy okazywać skromność, w nie jakiś udawany czy sfałszowany sposób. Ktoś z wierzących ludzi powiedział kiedyś, że chrześcijanie powinni jeździć dobrymi samochodami. Nie wiem, co do końca motywowało tą wypowiedź. Z pewnością mógłbym jeździć bardzo dobrym samochodem. Czemu nie? Bylem miał pieniądze na utrzymanie tego samochodu. Ale nie z dobrych samochodów i nie z bajecznych domów mamy być sławni w okolicy. To nie jest to, o czym powinni mówić ludzie, kiedy mówią o nas. Kiedy mówią o nas, powinni mówić o skromności, między innymi o skromności. Powinni mówić o tym, że jesteśmy pobożni, że jesteśmy jesteśmy zachwyceni Chrystusem, że czytamy Biblię, że spotykamy się, aby się modlić wspólnie, że postępujemy w sposób godny Pana. I skromność ma być jedną z rzeczy, która powinna być w szczególny sposób też widoczna dla ludzi. Naszym wyróżnikiem w społeczeństwie ma być skromność. Jako motywację do takiej służby Pismo podaje nam fakt, że Pan jest blisko.
To jest takie ciekawe połączenie. Wydawać by się mogło, no, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Jaki to ma związek z tym, że Pan jest blisko? Jeśli Pan jest blisko, to może oznaczać to dwie rzeczy. Przede wszystkim, że Pan jest blisko każdego z nas. Jeśli On jest blisko, to znaczy On widzi, i On słyszy, i On wie, do jakich rzeczy my zdążamy, jakie rzeczy kochamy, jakie rzeczy planujemy w życiu osiągnąć, co nas tak naprawdę kręci i co jest naprawdę naszym marzeniem. Czy to są rzeczy materialne, czy to jest pozycja społeczna, czy to jest jakiś prestiż w społeczeństwie, czy to są rzeczy, które są miłe Bogu, które są błogosławieństwem dla nas samych i dla innych ludzi, wśród których żyjemy, czy przez to, do czego dążymy, przyniesiemy chwałę Chrystusowi, czy przyniesiemy zbudowanie braciom i siostrom w Chrystusie, a też będziemy też zachętą do poznania Pana dla ludzi niewierzących. A więc Pan jest blisko, oznacza to, że On jest przy nas i On patrzy, czy my jesteśmy pokornego serca, czy też chciwi, pożądamy rzeczy materialnych. Przypomnijmy sobie Gehazego, sługę Elizeusza, który zapragnął szat, zapragnął bogactwa. Kiedy już on to uczynił, Elizeusz mówi, czy to był właściwy czas, żeby gromadzić sobie dobra materialne? Dzisiaj żyjemy w przeddzień przyjścia Chrystusa. Spotkamy się z Nim, On nas będzie oceniał, nasze życie, On będzie nas rozliczał z naszego chrześcijańskiego życia. Czy nie powinniśmy więcej stawiać na rzeczy duchowe, wiedząc, że Pan jest blisko? Jeśli Pan jest blisko, to znaczy, że On jest przy nas. Jeśli On jest przy nas, to czy czuje się dobrze przy nas i w nas? Patrząc na nasze pragnienia i dążenia życiowe. Ale Pan jest blisko oznacza również, że Pan wkrótce przyjdzie. A jeśli przyjdzie, to znaczy, że staniemy też na tym sądzie Chrystusowym, kiedy On oceni nasze chrześcijańskie życie, kiedy rozdzielać będzie nagrody. A może nasze dzieło w ogniu, tym Bożym ogniu, który wypróbuje nasze dzieło, spowoduje, że to dzieło spłonie, bo to będzie słoma, bo to będzie drewno, bo to będzie coś, co trawi ogień. Nie będzie to srebro i złoto i drogie kamienie, tylko przyjęliśmy zbawienie, cieszymy się zbawieniem, a dalej realizujemy plany swojego życia nie według Bożego Słowa, tylko po prostu według swojego ciała. Skromność ma być naszą wizytówką. Ze skromności mamy być znani. I to właśnie też w połączeniu z tym, że Pan jest blisko. Pan jest blisko, bo jest blisko każdego z nas. Jest blisko, ponieważ On nadchodzi. I oceni nasze chrześcijańskie życie. On wie i widzi, za czym gonimy w życiu i czego tak naprawdę pragniemy. Przed nami trzecie S, czyli ten filar, ten trzeci słup, który Paweł przedstawia Filipianom, aby się tego trzymali, aby to funkcjonowało w ich życiu i było wrośnięte w ich chrześcijańskie życie. W szóstym i siódmym wersecie czytamy tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Dwa wersety tutaj są przed nami, które zawierają taką ciągłość myśli i tworzą pewien spójny ze sobą temat. Nie troszcie się o nic. Chyba inne tłumaczenie mówi, przestańcie martwić się o cokolwiek. No i zupełnie ciśnie mi się aż na takie powiedzenie, które gdzieś w jakimś polskim serialu występowało kiedyś. Może będzie takie bardzo pospolite, potoczne, ale ono brzmiało często tak, że jeśli ktoś miał wykonać coś i zrobić szczególnego, a nie wydawało mu się nie takie to proste, on mówi, no tak, no wiśta, wioł, łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? I oczywiście nasz rozum zadaje takie pytanie, jak nie troszczyć się o nic?
To znaczy w ogóle o niczym nie myśleć? Przepraszam bardzo, Słowo Boże nie mówi, że mamy o niczym nie myśleć. Słowo Boże mówi, nie troszczcie się. Albo przestańcie martwić się o cokolwiek. Więc kluczowym słowem, kluczowym problemem wyrażonym tutaj w tym krótkim zwrocie jest troszczenie się lub martwienie się. To, że przechodzimy przez różne doświadczenia i musimy zastanowić się, jak przez nie przejść, jaką przyjąć postawę, jak zadbać o pewne rzeczy, jest naturalną rzeczą i nie jest możliwe, żebyśmy nie rozmyślali nad tymi rzeczami. Jednakże troska czy martwienie się jest tym, co wskazuje na to, że jakby zapominamy, że jest ktoś, kto w tej sytuacji ma sposób na to, żeby nam pomóc. Że troszcząc się czy martwiąc się, oddajemy się takiemu nastrojowi serca i takiemu stanowi serca i ducha, w którym przestajemy myśleć o tym, że jest żywy Bóg, który nas może ująć w swoją dłoń i po prostu przeprowadzić. Mało tego, zadbać o te wszystkie nasze trudności i potrzeby i pomóc nam. Wielu powie, no to niemożliwe, jak można nie troszczyć się o nic, czy też nie martwić się, czy przestać martwić się o cokolwiek. To jest niemożliwe, dopóki nie wierzymy, że Słowo Boże, że Pismo Święte mówi prawdę. Ponieważ my w 6 i 7 wersecie czytamy, że to jest możliwe. Gdyby to nie było możliwe, Duch Święty przez apostoła Pawła by nie powiedział nam, że mamy nie troszczyć się o nic. Jeśli Bóg mówi, że mamy tego nie czynić, to znaczy, że Bóg wie, że to jest dla nas możliwe, możliwe w Duchu Świętym, możliwe w Chrystusie, możliwe dla nas jako Bożych dzieci. To jest niemożliwe dla człowieka, który nie zna żywego Boga i nie ma w nim żywej nadziei, żywej społeczności z Nim. 6 werset mówi nam wyraźnie, kiedy to jest możliwe. Bóg nie daje zalecenia bez wskazania drogi. I on, czytamy dalej, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, czyli w każdej sytuacji, która nam sprawia trudność, która nas przygniata, która sprawia, że czujemy się w jakiś sposób osaczeni, albo bezradni, albo musimy powiedzieć, oj, czarno widzę, dalej nie wiem co. We wszystkim, w każdej takiej sytuacji mamy nie troszczyć się o nic i czynić pewne określone rzeczy, do których Słowo Boże nam zachęca. Bóg mówi, nie troszczcie się o nic i mówi, ja wam teraz pokazuję, co macie czynić, abyście mogli doświadczyć uwolnienia od troski i martwienia się o wszystko albo o cokolwiek. Czytamy, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Istotą uwolnienia od troski i martwienia się o wszystko czy o cokolwiek jest powierzenie swoich próśb Panu Bogu. No i jak to zrobić? Są te trzy rzeczy, które tutaj znajdujemy. Jest to modlitwa, błagania i dziękczynienia. W modlitwie być może nie chodzi tutaj jedynie o samą taki akt modlitwy, prawda, że my w danym momencie, tam minutę, dwie czy dziesięć, po prostu się modlimy, bo poświęcamy czas poświęcam czas na modlitwę i przestałem się modlić, to już potem się nie modlę. Być może chodzi tutaj o to, że powinniśmy chodzić w pewnym stanie modlitewnym. Powinniśmy przebywać w pewnym stanie społeczności z Bogiem, w którym zawsze, w każdej sytuacji zwracamy się do Boga, czy to na głos, czy w głębi swojego serca i przedkładamy te sprawy Panu Bogu. Słowo Boże w innym miejscu mówi, bez przestanku się módlcie. No, czy to znaczy, że zawsze, cały czas mamy albo klęczeć, albo stać, mieć zamknięte oczy? No, wiemy i czujemy, że nie.
Chodzi o stan modlitewny, o stan społeczności z Bogiem, w którym my zawsze i w każdej chwili możemy przedłożyć Bogu problem, który w naszym Tak więc, kiedy Słowo Boże mówi w modlitwie, to oczywiście chodzi też o dokładnie tą chwilę, w której się modlimy, ale może też chodzi tu właśnie o coś głębszego, o ten pewien stan modlitwy, w którym stale jesteśmy przed Bożym obliczem i stale nasze serce się przed Nim otwiera. Jest to stan, taki modlitewny stan wynikający z ciągłej społeczności z Bogiem. Potem czytamy, że mają to też być błagania. A więc wszystko to, co cię trapi, z czym przychodzisz, już bezpośrednio w modlitwie i po prostu o tym mówisz. Kiedy błagasz Boga o to, żeby cię przeprowadził, wyratował i mówisz wtedy o konkretnych rzeczach, które w twoim życiu się dzieją. Ale też ciekawą rzeczą jest, że Słowo Boże mówi o dziękczynieniu. No bo to takie może trochę być się komuś dziwne wydawać. Jeśli mamy problem, jeśli coś zaczyna być tą wielką troską naszego życia, mogą być naprawdę poważne, wielkie rzeczy, to modlitwa i błagania, to dziękczynienie, ale za co dziękczynienie? Otóż dziękczynienie to jest oddawanie Bogu chwały za Jego dobroć, wierność i wszelkie dary i błogosławieństwa. Bo oprócz zmartwienia, które wydaje nam się, że jest największym zmartwieniem w świecie i nikt tak ciężko nie ma, jest jeszcze nasze życie pełne Bożych błogosławieństw, pełne Bożych darów. Właściwie należy powiedzieć chyba tak, że kto nie umie dziękować za to, co ma, w utrapieniu będąc, nigdy nie będzie zadowolony z tego, co będzie miał. Tak więc dziękczynienie jest ważną rzeczą, abyśmy w utrapieniu widzieli zawsze Boga, Jego miłość, Jego dobroć i zawsze też przypominali sobie w świadomy sposób o wielkich rzeczach, które On dla nas uczynił. O tym, że nas kocha. O tym, że kiedy wydaje nam się, że wszyscy zawodzą i sytuacja, i ludzie, i czasami może najbliżsi, to On nigdy nas nie opuści. Słowo Boże mówi, że choćby ojciec i matka opuścili, ja Ciebie nie opuszczę. Ponieważ w sytuacji, kiedy jest nam najciężej, wydaje się, że jakby Pan Bóg jest daleko, ktoś powiedział, że On wtedy, w tym najtrudniejszym czasie, ten Bóg niesie nas na swoich rękach i w szczególny sposób o nas się troszczy i nas trzyma. Tylko my chcemy wiedzieć i przypominać sobie o tym i dziękować Mu za to, że choć jest mi ciężko i źle, to On o mnie się troszczy, bo powiedział, że nigdy Cię nie zostawię, ani nigdy Ciebie nie opuszczę. Tak więc Słowo Boże mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze w Bogu. I wiecie, i to jest ważne, żeby też powierzać te prośby. Jeżeli takie nastawienie i działanie charakteryzuje nasze życie, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, też będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Jest tu podana Boża obietnica, że jeśli my we właściwy sposób zwrócimy się do naszego Boga, jeśli zaufamy, uznamy Go za Boga Wszechmogącego, Boga naszych zmartwień i trosk, że On chce po prostu wziąć te troski na siebie. Właściwie Pan Jezus wziął te wszystkie nasze utrapienia i jest w stanie nas z nich również uwolnić z takiego cierpienia z powodu różnych przeciwności życiowych, to czytamy, że to jest opatrzone też pewną obietnicą. Ale że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży to jest poczucie świętego odpoczynku i spokoju ducha, jaki wypełnia duszę wierzącego, gdy mocno polega na Bogu. Czy doświadczasz takich chwil w swoim życiu, kiedy obciążony ciężarem życia przychodzisz, aby opowiedzieć o tym wszystkim Panu Jezusowi? Kiedy Hiskiasz dowiedział się, że król zamierza zdobyć miasto i zabrać naród do niewoli,
idzie do świątyni i przed Bogiem rozkłada ten list, który wódz wrogiego wojska napisał właściwie obelżywie, mówiąc i o narodzie izraelskim, i o samym Bogu. On idzie i kładzie to przed Bogiem i mówi: Panie Boże, zobacz, czy tak robisz w swoim życiu, ze swoimi problemami i ciężarami? Spojrzyjmy do 1 Samuelowej, pierwszy rozdział. Jest tam Anna. Która nie miała dzieci, była bezpłodną. Elkana miał dwie żony i ta, którą bardziej miłował, nie mogła mieć dzieci. I co ona robi w pewnym momencie? Było to utrapienie, taki wielki ciężar dla kobiet w tamtym czasie, jeśli żona nie mogła dać potomstwa mężowi, to właściwie źle o niej myślano i właściwie to była hańba dla niej. I co ona w tym utrapieniu, które było jej wielkim utrapieniem? I ta druga żona Elkany też upokarzała ją i wiele przykrości jej wyrządzała. Naprawdę cierpiała Anna z tego powodu. I co ona robi? 1 Samuelowa, pierwszy rozdział od 8 wersetu. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie i nie pozwolisz i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz mi swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi się jej poruszały, głosu zaś jej nie było słychać, to też Heli miał ją za pianą. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak piana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Ona zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój Panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. A ona rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w oczach twoich. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia, wcześnie rano, pokłonili się Panu i wrócili do swojego domu w Ramie, a gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła, porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Widzicie, jaka jest prosta droga do tego, żeby być uwolnionym, a nawet żeby otrzymać od Pana to, o co się Go prosi i błaga? Bóg jest Bogiem litościwym. Tylko chciejmy wierzyć w Boże Słowo. Ono mówi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ale to nie wszystko, do czego zachęca apostoł Paweł Filipian, a również nas. Chcielibyśmy tylko zaufać rzeczywiście Bożemu Słowu i Panu Jezusowi. Dalej idzie apostoł Paweł i podaje czwarty słup, ten czwarty filar. Czwarty filar brzmi tak: wreszcie, bracia, myślcie. Nam się może troszeczkę to kojarzyć, może ktoś być obruszony, no, że jesteśmy wszyscy myślimy, tak? Oczywiście, że tak, ale Słowo Boże mówi tak: wreszcie, bracia, myślcie tylko, i dalej wymienione są pewne konkretne rzeczy, o których powinniśmy myśleć.
Otóż ciekawą rzeczą jest to, że Słowo Boże mówi nam tutaj, że mamy myśleć w określony sposób, że mamy myśleć nieprzypadkowo, nie dokonując żadnych wyborów, nie mamy myśleć o byle czym, lecz o tym, o czym warto myśleć. Nie mamy myśleć przypadkowo, lecz dokonywać konkretnego wyboru w tym, o czym mamy myśleć. Słowo Boże daje polecenie dla wierzących ludzi, abyśmy myśleli we właściwy sposób. Znowu, skoro Słowo Boże mówi, że mamy myśleć w określony sposób, czyli wybór należy do nas. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy wybierali rzeczy, o których mamy myśleć, nad którymi rozmyślać. Współczesne słowo takie, które mi się owszem podoba, nad czym mamy rozkminiać w naszym chrześcijańskim życiu, aby też potem za tym myśleniem móc pójść, aby realizować swoje pewne przemyślenia w naszym chrześcijańskim życiu. Mamy myśleć w określonym kierunku. Właśnie ósmy werset nam o tym mówi, ten czwarty słup, czwarty filar. I myślcie tylko o... I one dalej są wymienione, te rzeczy, o których mamy myśleć. Tak więc Słowo Boże wskazuje na to, że nasze myślenie możemy kontrolować. I właśnie do tego zachęca nasz Boże Słowo. Zresztą w ogóle w tym świecie też biznesmeni, przedsiębiorcy, menadżerowie są ukierunkowani na pewne właściwe myślenie, które pomoże im realizować ich cele. Ale Słowo Boże też nas poucza, że mamy myśleć w taki sposób, żebyśmy mogli realizować Boże cele. Żebyśmy w naszym chrześcijańskim życiu mogli wypełniać to, co jest dobre w Bożych oczach, a też jest błogosławieństwem dla nas wszystkich. Tak więc, choć nasze myśli lubią często uciekać na bezdroża, nie jesteśmy bez wyjścia. Biblia mówi, że możemy dokonać wyboru. Nie da się myśleć bowiem o złych rzeczach i jednocześnie o Panu Jezusie. Nie można myśleć o grzesznych rzeczach i jednocześnie o Panu Jezusie. Myślimy o czymś konkretnym, jednym. W danej chwili myślimy albo o tym, albo o jednym. I my wybieramy, o czym chcemy myśleć. Często po prostu nie chce nam się wybierać. Często wolimy brać myśli tak, jak one sobie do nas przychodzą. Ale Słowo Boże mówi, że mamy myśleć o pewnych właściwych rzeczach w naszym chrześcijańskim życiu. Wybierajmy myślenie o Jezusie i o Jego dziełach. Po to, żeby nie myśleć o złych rzeczach, wybierajmy to, co będzie nas inspirować we właściwą stronę w naszym myśleniu. Pozytywne myślenie daje pozytywne inspiracje. Boże myślenie daje Boże inspiracje. Byle jakie myślenie daje byle jakie inspiracje. Właściwe myślenie popycha nas, czy nie, motywuje do tego, żeby działać we właściwy sposób. Kiedy myślimy o byle czym, zaczniemy robić byle co. Z pewnością myślenie o Chrystusie i Jego dziełach jest pozytywnym myśleniem. Przynosi święte i błogosławione inspiracje. Bóg mówi: myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Tak więc myślenie również leży w naszym wyborze. O tym, co będziemy myśleć. O czym będziemy myśleć? Dziecko Boże pragnie myśleć o Bożych sprawach. Człowiek zmysłowy i cielesny, nieodrodzony na nowo, nie widzi nic szczególnego w myśleniu o Bożych sprawach. Będzie myślał o tym, co przyjemne, co będzie zaspokajało jego osobiste potrzeby. Ale my, jako Boże dzieci, chcemy myśleć o tym, co będzie nas przybliżać do Boga i co będzie w naszym życiu powodować też, że będziemy zainspirowani do świętych rzeczy. I został jeszcze jeden słup, jeszcze jeden filar, wyrażony w 9 wersecie. Werset 8 mówił, że mamy myśleć we właściwy sposób, a 9 werset mówi, że mamy czynić właściwe rzeczy. I to jest właściwa kolejność. Najpierw jest myślenie, z myślenia robi się właściwe postępowanie.
Z dobrego myślenia robi się dobre postępowanie, ze złego złe. I dalej to czytamy i czyńcie. My wiemy, że uczynki są przejawem żywej wiary. Oczywiście do Jakuba o czym czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa. Jakub mówi, że nie może tak naprawdę pokazać wiary, dopóki nie ma uczynków wypływających z wiary. Dlatego też apostoł Paweł mówi do Filipian, Duch Święty przez te słowa zapisane w liście do Filipian mówi do nas, czyńcie to, co wypływa z właściwego myślenia. Naśladujcie tych, którzy miłują Pana i poświęcili swoje życie dla Jezusa. Jeśli zabraknie właściwego wzorca wśród żywych, może być tak, że wśród żywych nie ma jakiegoś wybitnego, właściwego wzorca, który moglibyśmy naśladować. Takie sytuacje też się zdarzają. To zawsze możemy otworzyć Biblię i czytać o bohaterach wiary i iść za ich przykładem. Tak więc te słupy myślenia i uczynków, słup myślenia i uczynków są ze sobą bardzo zrośnięte. Nie ma właściwych uczynków bez właściwego myślenia. Niemożliwe też, aby ten, kto spełnia uczynki miłe Bogu, myślał o rzeczach, które zasmucają Bożego Ducha Świętego. Co daje zgodność myślenia i uczynków, które są tutaj opisane? Co przynosi w efekcie to, że pójdziemy za właściwym myśleniem i zaczniemy we właściwy sposób postępować? I znowu jest to zapisane jako Boża obietnica i jest to wiadomość, która mówi, że będą pewne błogosławione konsekwencje z tego, że będziemy myśleć właściwie i właściwie czynić. Dowiadujemy się, że Bóg pokoju będzie z wami. Nie wiem, czy jest większa nagroda na ziemi od tej wymienionej właśnie w końcówce 9 wersetu. Bóg pokoju będzie z nami. Jeśli będziemy myśleć o tym, co miłe Bogu i czynić to, co jest miłe Bogu, naśladując, jeśli nie naszych przewodników, którzy nas prowadzą, jeśli nawet by takiego wzorca zabrakło, to naśladując wzorce zapisane w Bożym Słowie, czytamy, że idąc tą drogą, doświadczymy szczególnej bliskości Boga. Bóg pokoju będzie z nami. Jest nierozerwalnie nierozerwalne powiązanie między obecnością Boga pokoju z nami, a życiem na tym fundamencie tych pięciu słupów, tych pięciu filarów. Bóg pokoju jest towarzyszem tych, którzy są święci. Znaczy to, że Bóg stanie się bardzo bliski i drogi tym, których życie jest ucieleśnieniem prawdy. Czy jest na świecie coś bardziej wzniosłego od chodzenia Bożymi drogami i doświadczania bliskości Boga i Jego niepojętego dla ludzkiego umysłu Bożego pokoju? Pan Bóg przedstawia nam drogę, która niesie za sobą błogosławieństwo. Pan Bóg przedstawia nam taki sposób życia i myślenia, który On błogosławi. Tych kilka wersetów mogliśmy co nieco o nich powiedzieć. Myślę, że warto nad nimi jeszcze też indywidualnie się zastanowić i przestudiować je, przemyśleć w odniesieniu do samego siebie, aby każdy z nas mógł odnieść te wersety i porównać do siebie i porównać swoje życie z tym, jak my w praktyce wypełniamy to słowo. To cudowna rzecz, że możemy, szukając Boga i ufając Mu, doświadczyć tego, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie naszych serc strzec i myśli w Chrystusie. To też cudowna jest rzecz, że Bóg pokoju będzie z nami, jeśli my zaczniemy właściwie myśleć i też właściwie postępować. Oby Bóg to zdarzył i niech pobłogosławi nas, aby to słowo również znalazło zastosowanie w życiu każdego z nas. Na co dzień,
w naszych troskach i zmartwieniach, w naszych nieporozumieniach między wierzącymi, abyśmy znajdowali Boże rozwiązania, byśmy kierowali się Bożym Słowem, a nie tym, co podpowiada filozofia, psychologia, co widzimy w telewizji, wśród ludzi, w jakichś różnych innych środkach masowego przekazu. Świat ma swój styl życia, ale my mamy Boży, biblijny styl życia i chcielibyśmy się go trzymać ku chwale naszego Pana. Amen. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan, z Nim mam pewność jutra. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach. I wiem, że przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. Wiem, żyje Pan, w Nim mam pewność jutra. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach. I wiem, że warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Żyje Pan, w Nim mam pewność jutra. Wiem, żyje Pan, pokonał strach. I wiem, że On zna moją przyszłość. Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan.